Witam Państwa ogromnie serdecznie. Nazywam się Michał Jerzewski, jestem wydawcą. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, 2013, pan Jerzy mi przypomniał, że 2013 odbyła się premiera pierwszego tomu. W grudniu. Może część Państwa wie, ale może część nie wie, że byłem chyba trzecim wydawcą, do którego się zgłosili autorzy, czwartym. Pierwszych trzech wydawców no, nie wykazało się należytą odwagą. Tak? Tak było. Więc ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, czym to pachnie i wydawanie tej serii to chyba największa przygoda wydawnicza, jaką przeżyłem w wydawnictwie. I to było rzeczywiście bardzo ekscytujące. To wydawanie tej serii pod każdym względem ekscytujące. Pierwszy tom, Resortowe Dzieci Media, zebrałem zamówień z rynku na 3000. Z pewną dozą nieśmiałości wydrukowałem 10. I później już 3 drukarnie pracowały na okrągło, żeby nadążyć z zaspokajaniem zapotrzebowania. To jest, proszę Państwa, ogromna frajda dla wydawcy, kiedy przyjeżdżają dystrybutorzy, otwierają walizkę z pieniędzmi i mówią, proszę Pana, nie interesuje mnie... Słychać? Coś padło. Dobrze słychać? Słychać. Aha, okej. Dobrze. Jak przyjeżdża taki dystrybutor i otwiera walizkę z pieniędzmi i mówi, nie interesuje mnie to, że ktoś miał zamówione to, co tu jest w magazynie, ja to zabieram, a tu jest gotówka. To takie historie się pamięta oczywiście, każdy wydawca marzy o takiej sytuacji. No później oczywiście przyszedł ogromny szum wokół serii. Jak Państwo pamiętacie, właściwie nie było medium w Polsce, które by o tej serii nie mówiło. Jedynki w Newsweeku, jedynki w Polityce, okładki, no właściwie wszędzie. A warto też podkreślić, że pojęcie resortowe dzieci już weszło do obiegu. Tak. Tu zawsze przypominam, że Joasia Lichocka to wymyśliła, tytuł serii. I rzeczywiście ten tytuł serii wszedł już do obiegu publicystycznego. Oderwał się trochę, to pojęcie oderwało się od serii. Po prostu jest i w bardziej popularnych artykułach, a nawet w takich naukowych. Później przyszły procesy. Stałem się dzięki autorom i dzięki swojej decyzji, stałem się wycieruchem sądowym. Bardzo to z jednej strony jest ekscytujące, bo cały czas to trwa. W sprawie pierwszego tomu mieliśmy procesów 5, z czego jeden jeszcze niezakończony jest w kasacji, a jeden jest świeży, kompletnie świeży, to Państwa zaskoczę, bośmy rozpoczęli proces z panem Ernestem Skalskim. On z nami rozpoczął. On z nami rozpoczął. I proces dotyczy pierwszego tomu z 2013 roku. Ale to jest bardzo ciekawy proces, bo pan Ernest Skalski nie bardzo się poczuwa do bycia resortowym dzieckiem, pomimo że mamusia i tatuś w komendzie głównej MO. Członkowie KPP, oboje. No ale tak jest. Później wyszło Resortowe Dzieci i Służby. To jakoś grzecznie bardzo, jak na razie, przebiegło, bo jeden proces, z czego też w kasacji w tej chwili w Sądzie Najwyższym. Później przyszli politycy.
jak na razie cisza i teraz biznes. Jak Państwo pewnie pamiętają, autorzy i wydawnictwo zapowiada jeszcze jeden tom, na który sporo osób czeka i bardzo dużo nas dochodzi takich głosów, że to może być bardzo ważny tom, bo to będzie tom mówiący o nauce, o tym, co się dzieje w środowisku naukowym w tym temacie. Proszę Państwa, seria, myślę, że ona się pozostanie w historii polskiej publicystyki i że będą się na nią wiele osób powoływać, bo to jest pierwsza i jedyna niestety, jak do tej pory, próba opisu zdarzenia, jak przejście z PRL-u do III RP się odbywało, kto na tym skorzystał i jak elity PRL-owskie uwłaszczały się na majątku, uwłaszczały się, no, powiedziałbym, intelektualnie, jak przejmowały media, jak przejmowały biznes. I o aspekcie biznesowym jest tenże czwarty tom. O tym będą mówić autorzy. Żeby nie przedłużać tego wstępu, serdecznie bardzo witam główne gwiazdy dzisiejszego wieczoru, czyli redaktor Dorota Kania. Redaktor Jerzy Targalski. I redaktor Maciej Marosz. Proszę Państwa, jest sprawą oczywistą, że jak jest trójka gwiazd, to oni nie potrzebują żadnego prowadzącego, bo i tak Państwa zagadają, będziemy tu musieli interweniować, żeby im przerywać, więc sami sobie spotkanie poprowadzą. Jeszcze raz ogromnie dziękuję, że w ten gorący dzień chciało się Państwo do nas przyjść. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem zaskoczona, że Państwo przyszli w ten gorący dzień, że poświęciliście Państwo swój czas. Ja wracam z Gdyni, z takiego kongresu Wizja Rozwoju 35 lat Solidarności Walczącej dotyczący między innymi kształtowania się biznesu. I wydawało mi się, że ten temat jest tylko interesujący w pewnych kręgach. Okazuje się, że w wielu panelach było odwołanie się właśnie do tego resortowego biznesu, do tego jak się kształtował ten biznes, jak wyglądała lista najbogatszych Polaków według tygodnika Wprost, bo przypominam, przed laty to był jedyny ranking, gdzie się ukazywały te nazwiska na początku lat 90. Zresztą i teraz znajdują się tam osoby, które figurują w archiwach IPN-u jako tajni współpracownicy, które byli zarejestrowani. Książka rozpoczyna się postacią bardzo ważną, chociaż mało znaną. Znaną w kręgach biznesowych, natomiast pierwszy raz ja o niej usłyszałam zupełnie niedawno. Zajął się tą postacią dr Jerzy Targalski i troszeczkę przybliży Państwu tę postać, ale nie na tyle, żebyście Państwo książki nie przeczytali. Chodzi oczywiście o Krzysztofa Krowackiego, człowieka, który był właściwie takim bardzo ważną osobą, jeżeli chodzi o reformy gospodarcze, o transformację ustrojową i o Leszka Balcerowicza. Oddaję głos panu doktorowi. Dzień dobry Państwu. No więc cóż, tutaj nie ma co gadać, sprawy są oczywiste. Jeżeli sobie uświadomimy, że komunizm jest systemem, którego trzon stanowi bezpieka, no to jasne, że wszystkie decyzje głównie zapadają w bezpiece, oprócz tego okresu pochruszczowskiego, tak? Czyli mamy okres Chruszczowa, kiedy bezpieka zostaje zepchnięta przez aparat partyjny w cień i potem cały czas bezpieka walczy z aparatem partyjnym o powrót na pierwsze miejsce w hierarchii władzy. I za Andropowa tę pozycję pierwszej struktury władzy uzyskuje. A zatem jeżeli bezpieka
podejmuje decyzję o transformacji, to znaczy o demontażu komunizmu, to rzecz jest oczywista, że nie po to, żeby na tym stracić, tylko na tym, żeby na tym zyskać. Tak? W związku z czym jest rzeczą oczywistą, że demontaż komunizmu będzie się odbywał poprzez struktury bezpieczeństwa i brać w tym będą ludzie, którzy są z bezpieką co najmniej związani. No nie tylko muszą być związani, bo mogą być to zwykłe kanalie, prawda, które łatwo tam przekupić, zastraszyć, zjednać, albo ludzie szmaty bez charakteru, które, co ja wiem, że pani się szmata nie podoba, ale nic na to nie poradzę. No takie słowo istnieje w języku polskim, a to, że się szmaty używa do mycia podłogi, to ja na to nic nie poradzę. Że ludzie do tych ścierek mają charaktery podobne w wielu wypadkach. Więc ludzie, którzy po prostu nie mają kręgosłupa, tak? Którzy swój strach będą zawsze racjonalizowali, że przecież oni się poświęcają dla narodu, że trzeba się porozumieć, że musimy być jednością, bo jak nie, to krwawa tam rzeź czeka albo jakieś takie rzeczy. Zawsze wszystko, każdą podłość, proszę Państwa, można zracjonalizować, usprawiedliwić i przedstawić jako wielkie poświęcenie dla kosmosu i ludzkości. Ale proszę powiedzieć, dlaczego postać Krzysztofa Krowackiego jest taka ważna? Zaraz do wszystkiego dojdziemy po kolei. Książka. Chodzi o to, żeby Państwo książkę przeczytali. Nie, żeby nie ja powiedzieć. Wiem, że Pani chodzi o to, żeby książkę kupili, a mnie chodzi o to, żeby zrozumieli. To jest ta drobna różnica. Więc teraz, jeżeli te struktury bezpieczeństwa dokonują demontażu komunizmu, no to rzecz jest oczywista, że korzystać na tym będą ci, którzy bliżej struktury bezpieczeństwa się znajdują. W związku z czym naturalnym partnerem dla bezpieki jest agentura. I jest to rzecz zupełnie zrozumiała. A że trzeba to ludziom jakoś tam przedstawić, żeby się nie burzyli i jeszcze swoje tchórzostwo usprawiedliwili, no to są te wszystkie okrągłe stoły, porozumienia tam, jak Polak z Polakiem i inne kretyństwa. Natomiast istota jest taka, bezpieka dokonuje demontażu komunizmu, ponieważ stał się on już niewydolny i dalsze trwanie w tym systemie przynosiło więcej kosztów niż zysków. A jeszcze i był duży port do podzielenia przecież, jeszcze zostało troszkę. No tak, no zawsze tam jest coś, co zostaje, a zawsze można z ludzi wycisnąć przecież. Natomiast teraz jak to się odbywało? No ja wiem, że internet jest pełny rozmaitych bzdur na temat a to Jeffrey'a Zaksa, a to tam Gieremka i tych wszystkich. Natomiast no ja czytałem plan Jeffrey'a Zaksa i on był zupełnie inny niż ten zrealizowany. On tu jest opisany. Plan Jeffrey'a Zaksa, wbrew temu, co rozmaici dobroduszni patrioci tam fałszują w internecie, nie miał na celu wzbogacenie bezpieki i zepchnięcie wszystkich nas w nędzę, tylko przeciwnie. Był to plan, który miał charakter społeczny. On na przykład przewidywał podwyżki dla pracowników przedsiębiorstw państwowych. On przewidywał dużą rolę samorządów, które miały wynajdywać inwestorów i pilnować, żeby dyrektorzy nie rozkradali przedsiębiorstw. Tak? Więc to wszystko wyglądało w rzeczywistości inaczej niż tam krąży po tym internecie, bo tam łatwo sobie znaleźć kogoś jednego winnego i jako symbol go traktować, nie zagłębiając się w szczegóły. Ale ani żaden Soros Zaksa nie sprowadził, ani żaden Gremek, tylko Departament Pierwszy, czyli wywiad. Bo te dokumenty od Krowackiego były w zbiorze zastrzeżonym. I dzięki temu, że ten zbiór zastrzeżony częściowo, powiedzmy sobie, większą część odtajniono, bo oczywiście całkowicie go nie odtajniono, znaczy zlikwidowano, ale część materiałów jest w dalszym ciągu utajniona i do tego nie ma dostępu, ale ponieważ to akurat odtajniono, to mogą sobie te teczki Krowackiego przeczytać, a przypominam, że on był wiceministrem u Suchockiej, no bo rząd Suchockiej to był piękny zestaw agentury. Tam trudno szukać kogoś, kto nie był związany z bezpieką, więc w taki czy inny sposób. Także, bo nie musiał być bezpośrednio w poprzednim, że tak powiem, na poprzednim etapie czynnym agentem. Ale to Krowacki otrzymał po prostu polecenie znalezienia kogoś, kto się zna
na operacjach finansowych z Ameryki Południowej. To się potwierdza zresztą teza Staniszkis, która zanim zwariowała kompletnie, prawda, to była całkiem rozsądna. No ale to rozumiem, że problem z córką, prawda? Także nie dziwiłby się, jakby Staniszkis na końcu swoje życia jakiegoś Biedronia skończyła. Więc ona pisała, i to jest prawda, że oczywiście KGB studiowało kapitalizm południowoamerykański, bo on najbardziej im odpowiadał jako wzór, tak? Tylko że oni widzieli siebie w tej roli tamtejszej klasy uprzywilejowanej. I tutaj chodziło konkretnie, tak naprawdę to były początki FOZ-u. Oni szukali metod, jak wykupywać ten dług zagraniczny, i ponieważ właśnie Boliwia taką metodę zastosowała, wykupienia długu zagranicznego, to był powód zainteresowania się ZAKS-em. Nim się zainteresował Krowacki, a Krowacki to robił na polecenie, czytałem, tam jest przytoczona depesza Departamentu Pierwszego, czyli wywiadu z Warszawy, tak? Bo tu chodziło, to się wszystko wiąże z FOZ-em, z planem pierwotnym wykupu długu, potem oczywiście to wykup długu to nikogo już nie interesował, tylko interesowała Kasiora, która się zebrała i była do podziału, tak? A ja tutaj wejdę w słowo, jeżeli chodzi o FOZ, to proszę Państwa, my znamy w sumie dwie najważniejsze osoby, które były zarejestrowane jako TW, czyli Grzegorz Rzemek, pracujący dla zarządu drugiego sztabu generalnego, no i oczywiście Dariusz Przywieczerski. Ale okazuje się, że tychże tajnych współpracowników, ludzi zarejestrowanych jako TW, w FOZ-ie było znacznie więcej. Nie, tam w zarządzie to wszyscy byli, ale chodzi o to, znaczy oprócz jednej osoby, co do której materiałów nie ma, ale tak to byli wszyscy. Natomiast ważne jest co? Ważny jest Wydział 8 Departamentu Pierwszego. Wydział 8, czyli wywiad ekonomiczny albo naukowy, który tak naprawdę zajmował się właśnie finansami. Z jednej strony oni kontrolowali banki tutaj, i tu spotykali się z Wydziałem 5 Departamentu, właśnie pamiętam, 3 czy 5. Z jednej strony to było, z Wydziałem 5 Departamentu 2, przepraszam, bo to kontrwywiad. Więc z jednej strony kontrwywiad kontrolował banki od tej strony krajowej, a z drugiej strony wywiad kontrolował banki ze względu na działalność na Zachodzie, tak? Czyli tak można powiedzieć, że tę transformację strony ekonomicznej kierował Wydział 8, czyli Wywiad Ekonomiczno-Naukowy Departamentu Pierwszego, czyli wywiadu. I tam się okazuje, że tak naprawdę wszyscy ci szefowie banków, wszyscy, którzy byli kierownikami wydziałów, tak w Banku Handlowym czy NBP-ie, tak naprawdę wszyscy współpracowali. To było zabawne, bo spotykało się jakieś grono decyzyjne, a tam prawie wszyscy byli agentami, tak? I potem wszyscy pisali z tego sprawozdanie do swoich oficerów prowadzących. Tylko że oni się spotykali jako pracownicy banku, a nie jako agenci Wydziału 8, tak? Ale de facto to można powiedzieć, że obradowali współpracownicy Wydziału 8. No i w ten sposób, jak te decyzje ekonomiczne traktować, jeżeli one wszystkie były podejmowane przez współpracowników w uzgodnieniu z oficerami prowadzącymi, czy jako decyzje oficjalnie urzędników państwowych, czy jako decyzje funkcjonariuszy bezpieki, bo tak naprawdę to bezpieka to wszystko koordynowała, tak? Czyli była jakby podwójna zależność, oficjalnie struktury państwowe, a de facto bezpieka. No i w związku z tym ten demontaż komunizmu miał taki charakter, się nie ma co dziwić. Oczywiście w miarę upływu czasu dochodzili nowi ludzie i dlatego tam taką tabelkę zrobiłem. No właśnie, na samym początku książki znajdziecie Państwo tabelkę,
Zaraz, jak tylko otworzycie, jest tabelka po słowie wstępu, gdzie są wymienione różne osoby, a w większości są przypisane do nich pseudonimy, pod którymi figurują w aktach IPN jako tajni współpracownicy. To nie jest tak, że to zależy od roku, prawda? W roku 90 to oczywiście większość, a potem to się zmieniało, no bo zostały uruchomione pewne procesy naturalne, tak, i dochodzili ludzie, którzy przyjechali z zagranicy, czy jak na przykład ostatnio, to młodsze pokolenie już nie było związane z bezpieką, więc ten procent agentury wśród 10 najbogatszych się zmniejsza, ale jest wiele osób wśród tych, którzy zajmują dalsze miejsca, tam pierwsza 20 czy pierwsza 50 i tak dalej, więc to, co jest istotne, to rok 90 to jest znaczna ich część. No i przede wszystkim ci najbogatsi są związani oczywiście albo rodzinnie, albo bezpośrednio ze strukturami bezpieczeństwa. Zresztą, jeżeli chodzi na przykład o Kulczyków, mam na myśli tego młodszego, nieżyjącego, to właściwie średniego, prawda, doktora Jana, to nigdy nie był zarejestrowany jako kontakt operacyjny, ale oczywiście się nim interesowano i zarówno wojskówka się interesowała, jak i cywile. Jeżeli chodzi o cywili, jest zapis, że nic z tego nie wyszło i poszło wszystko do archiwum, a jeżeli chodzi o wojskówkę, to jest tylko polecenie nadania biegu sprawie, żeby podjąć jego, zainteresować się, podjąć rozpracowanie. Natomiast wiemy, jak się nazywa oficer, który się miał nim zająć, ale co było dalej, nie wiemy. Natomiast jeżeli się analizuje potem osoby, z którymi Kulczyk współpracował, na przykład te osoby, z którymi pracował w Niemczech, no to on współpracował wyłącznie z agentami bezpieki, przy czym z oficerami na etacie N, tak? I to jest zabawne, bo tam ci cywile piszą, że on tam się kontaktuje z takim radcą handlowym Chryszczanowiczem i w raporcie nic nie ma na jego temat, ale to był oficer na etacie N, który był oficerem wywiadu wojskowego, tak? Więc jak nie z jednymi, to z drugimi i tylko z nimi. A główna ta firma Polimar, która była takim pośrednikiem między zachodnimi firmami, a firmami polskimi, była regularnie obsadzona przez kolejnych agentów bezpieki. Proszę także Państwa, teraz bezwyjątkowo. Teraz głos oddamy Maciejowi Maroszowi, ale zanim to zrobię, to chcę tylko Państwu przybliżyć nazwiska części osób, które są powszechnie znane na okładce. Czyli mamy Zygmunta Solorza, który został opisany, który został opisany w książce, w pierwszej części, Resortowe Dzieci Media, ale ze względu na jego udział również w biznesie, nie tylko telewizyjnym, nie tylko mediowym, doktor Targalski stwierdził, że musi się znaleźć również w książce Biznes. Mamy pana Wiktora Kubiaka, znany, to ten pan z długimi włosami, nieżyjący już, znany jako sponsor Metra, ale również ścisłe związki z KLD i z politykami późniejszymi Platformy Obywatelskiej. Jest Leszek Czarnecki, który w tym roku zaliczył spektakularny zjazd, jeżeli chodzi o majątek. Mamy nieżyjącego Jana Kulczyka i mamy właśnie, Zbigniewa Grycana. Zbigniewa Grycana, potentata lodowego i jego postać przybliży nam Maciej Marosz. Tak, no któż nie zna lodów Grycana, kto nie spotkał się z tą marką, jest szeroko obecna w centrach handlowych, nawet gdzie pewnie takie stoisko ciężko zdobyć. No ale ja właśnie nie chciałbym mówić o szczegółach tej postaci, przybliżać jej. Każdy, kto nawet zerknął do książki, no to wie, że to biznesmen zarejestrowany w PRL-u jako tajny współpracownik o pseudonimie Zbyszek. Ale zamiast jakby opowiadać szczegółowo akurat tę historię, to chciałbym nawiązać do tego, co mówił pan Jerzy o tym, że właśnie to bezpieka dokonała tego demontażu komunizmu i
Nawiązując do tego, chcę też właśnie o takiej swojej refleksji na temat postaci, które znalazły się na łamach naszej książki. To jest tylko wycinek przecież tego świata biznesowego. Przecież łamy są ograniczone i można by było kilka tomów i nie tylko nasz zespół autorski, ale i wielu innych, także historyków mogłoby poświęcić wiele prac temu i wynik byłby podobny, to znaczy no, byłby to dalszy, głębszy jeszcze dowód tej tezy, że no, biznes jako kluczowa dziedzina służąca utrzymaniu władzy, szczególnie w nowych realiach kapitalistycznych czy no, pseudokapitalistycznych, była właśnie no, szalenie ważną i niezbędną dla komunistów dziedziną, do której musieli przyłożyć szczególną wagę. I stąd jakby dziś, od roku 90 począwszy, kiedy przyglądamy się tym postaciom osób, które zbiły największe fortuny, którzy już nagle w 90 roku znaleźli się na liście najbogatszych z milionami dużymi. Można by się było zapytać, skąd tacy kapitaliści w socjalizmie wyszli jedną nogą z socjalizmu, już stali się kapitalistami, już miliarderami, milionerami. No milionerami to wszyscy byliśmy w 94 roku przed denominacją, ale miliarderami może lepiej by to było określić. Ale właśnie gdy zastanawiam się nad profilem takiego polskiego biznesmena, właśnie bohatera tej książki, czy też szerzej właśnie, tak jak mówię, charakterystycznego biznesmena tej ery postkomunistycznej, naszej ery, do tej, w której do dziś żyjemy, to starałem się znaleźć jakieś cechy pozytywne, znaczy co mogłoby wbrew naszej tezie pokazać, że te osoby znalazły się na tym szczycie zasłużenie. No i kolejne jakby parametry, które starałem się analizować, musiałem odrzucać po drodze, więc na końcu okazało się, że nie ma żadnych przymiotów, zalet. Nie musiały się te osoby wykazywać żadnym z przymiotów i żadną z zalet. Nie musiały mieć szczególnej przecież żyłki do biznesu. Nie musiałyby jakby dysponować jakimiś znacznymi cnotami, które by mogłyby spowodować, że te osoby, no mając takie właśnie walory, mogły zajść daleko. Tylko ich właśnie pozycje no, zawdzięczało to, że zostały wytypowane do tego, aby właśnie być na tym szczycie, aby bezpieka, aby postkomuniści mogli kontrolować dalej, mieć w ręku władzę. No bo jeżeli by się nagle utworzyły jakieś ogniska fortun spoza tego towarzystwa, no to by się okazało, że już nie mają tej władzy niepodzielnej, a do tego nie mogli dopuścić. Dlatego Polska nie mogła stać się bogatym krajem. Polacy nie mogli stać się bogaci, nie mogli być przedsiębiorczy. Przedsiębiorczość była dławiona. Ktoś o prawdziwie przedsiębiorczych cechach, talent do robienia właśnie pieniędzy, talent biznesowy, nie miał prawa przebić się. Spotykał się ze szklanym sufitem, tak miało być, bo tylko towarzystwo miało mieć jakby pomiędzy siebie podzieloną fortunę całą, która tutaj na tym obszarze była do zdobycia i nie mógł się pojawić nikt poza. No jeżeli się pojawił, to szybko dostawał po głowie i został sprowadzony do parteru. I zostało sprowadzone do parteru, więc krótko mówiąc, ta grupa dbała o to, aby Polacy byli nadal ubogim społeczeństwem, nie mogli się dorobić. Przez to Polska, żeby była słaba, nie mając jakby siły takiej przedsiębiorczości, nie mając możliwości innowacyjnych przez to, no bo przecież ci, którzy zostali namaszczeni, to nie byli żadni z krwi i kości przedsiębiorcy, tylko raczej tacy
dysponenci majątków. No. Oni nie byli zainteresowani tym, żeby Polska bogaciła się, żeby Polska zajmowała dobrą pozycję wysoką, bo wiedzieli, że także ich mocodawcom nie zależy na tym. Wszystkie państwa, które nie są przychylne Polsce, a zresztą w ogóle i nawet wszystkie pozostałe wolałyby, żeby Polska była słaba, bo wtedy łatwiej można taki kraj wykorzystać, łatwiej się tu robi interesy. Wystarczy tylko dealować się z odpowiednim właśnie jakimś tam przedstawicielem namaszczonym przez bezpiekę i to wszystko. I tak robiły koncerny. Nie musiały jakby na niekorzystnych dla siebie warunkach tutaj wchodzić, tylko to były takie drobne geszefciki tutaj z tymi zarządcami, można powiedzieć. Także stworzono po temu, aby tak to się, to wrażenie, że to są ci biznesmeni, którzy właśnie doszli własną siłą, własną pracą, mozołem do tych pieniędzy, że nie ukradli tego pierwszego miliona, że właśnie oni są później nazywani honorowymi obywatelami miast, ich się zaprasza do kapituł różnych nagród, później się wzajemnie tymi nagrodami obdarowują biznesmeni biznesmenom, towarzystwo towarzystwu, ewentualnie jeszcze ci biznesmeni przecież są zapraszani do innych kapituł i promieniuje to na inne dziedziny życia też. W każdym razie to są szanowani wielce i podziwiani mają być obywatele i tak się przedstawia te osoby, które właściwie nie zasługują na to, nie mają żadnego moralnego kośćca, są, można je nazwać, można ich określić takimi określeniami, jakich już użył pan doktor i właściwie tyle można krótko, nie rozgadując się na ich temat, powiedzieć. Także byliśmy utrzymywani w iluzji, no kto się dał na to nabrać, no na pewno część społeczeństwa dała się na to zwieść, że może to ludzie, których nie należy się czepiać, że my się ich czepiamy, doszukujemy się jakichś ich korzeni komunistycznych, natomiast to są ludzie, którzy po prostu zasługują na to, żeby dziś cieszyć się swoimi osiągnięciami, fortunami. Proszę Państwa, ponieważ to spotkanie jest dla Państwa, ja bardzo bym prosiła, żebyście Państwo zadawali pytania, bo my jak widać możemy mówić bardzo dużo, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ponieważ jest to też nasz zawód, żeby mówić, między innymi w audycjach telewizyjnych i radiowych. Bardzo proszę o to, żebyście Państwo zadawali pytania i prosili i wskazywali osobę, która miałaby odpowiedzieć na te pytania. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do doktora Targalskiego. Nie czytałam jeszcze tej książki, ale tak patrzę w tej tabeli na samym końcu roku 2016-17. Dominika i Sebastian Kulczyk. Dlaczego? Ze względów rodzinnych. Są spadkobiercami Jana, który jest spadkobiercą Henryka. Mhm. Czyli jeśli mówimy o resortowych dzieciach, to przecież nie mówimy, że dana osoba musiała współpracować. Tutaj chodzi o pokazanie, skąd się ten ich majątek wziął. I tam jest dokładnie opisany, bo wziął się majątek nie tylko z tej działalności jeszcze dziadka i ojca, znaczy nie tylko z działalności dziadka, ale również ojca i te wszystkie prywatyzacje, w których Jan Kulczyk był pośrednikiem. Jakoś zapewniam panią, że pani by się nie udało być takim pośrednikiem, prawda? No, na pewno. Kupuje pani za miliard, sprzedaje za dwa, tak? Dlatego, że zna pani panią premier, no. Więc dlatego. A dlaczego właśnie zajął się pan tym tematem? Dlaczego? Od czego to się zaczęło? Dlatego, że uważałem, że od samego początku, bo przecież teza ta, że perestrojki dokonała bezpieka, konkretnie KGB, że był to plan, który obejmował demontaż systemu w całej Europie,
stała się dla mnie jasna już w roku 89, tylko wtedy, jak o tym mówiłem, to wszyscy uważali, że zwariowałem, prawda, bo to lud się zbuntował i obalił komunizm. Zwłaszcza w Czechach, gdzie zastrajkowali aktorzy, no i tak się komuniści i STB przestraszyło od strajku aktorów, że się poddało i oddało władzę, tak. No więc to takie opowieści dla ludu. Lud to chciał wierzyć, więc wierzył. Ja nie wierzyłem i dlatego się tym zainteresowałem. Zresztą, no cóż, jestem autorem takiej książki pięciotomowej Służba Bezpieczeństwa, znaczy nie pamiętam, jak to się nazywa, bo nazwa nie pochodzi ode mnie, ale generalnie chodzi o rolę bezpieki w Pierestrojce, gdzie opisałem Pierestrojkę, jak ona wyglądała, cały ten demontaż zarówno w Sowietach, jak i w bloku sowieckim, a wcześniej w ramach doktoratu to samo, jeżeli chodzi o Jugosławię, gdzie procesy były niezależne, ale paralelne, tak to nazwijmy. Więc po prostu no, jest to element całości, tak? Czyli samolikwidacji komunizmu w wyniku decyzji najpierw Andropowa, a potem jego następców. No i w związku z tym jest oczywiste, że w tym nowym systemie, który ja nazywam Ubekistanem, ten sektor bezpieki odgrywa rolę kluczową i naprawdę ten czy inny może sobie wygrywać wybory i rządzić, ale władzy nie ma, bo nie może przeprowadzić reform, które chce, tak? No sama pani widziała i wszyscy państwo widzicie, że PiS chciał przeprowadzić reformy i co? I figa z makiem. Proszę Państwa, myśmy w tej książce w większości zajęli się cywilnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa z tego względu, że właściwie ta mapa gospodarcza zarządu drugiego sztabu generalnego została bardzo precyzyjnie opisana w raporcie z likwidacji WSI, bo tak naprawdę przecież doskonale wiemy, to poświęciliśmy temu drugi tom Resortowe Dzieci Służby. Pokazaliśmy, że przypomnieliśmy, że Zarząd Drugi Sztabu Generalnego tylko zmienił nazwę, że tak naprawdę do 2005 roku nie było żadnych zmian. Więc Wojskowe Służby Informacyjne były de facto przejściem żołnierzy Zarządu Drugiego Sztabu Generalnego do formacji o nowej nazwie. I ten biznes, którym zajmowało się wojskowe służby specjalne, komunistyczne wojskowe służby specjalne, został opisany przez raport z likwidacji i weryfikacji WSI. Oczywiście są postacie, jak na przykład... Sławek Cęckiewicz. Oczywiście, Sławomir Cęckiewicz, długie ramię Moskwy. To jest oczywiście znana sprawa. Są oczywiście jednostkowe postacie, jak na przykład Ireneusz Sekuła, który był rejestrowany przez wojskowe służby, ale w większości nasi postaci, które są w tej książce, nasi bohaterowie, są zarejestrowani przez cywilną bezpiekę. Prosimy o następne pytanie. Tam oprócz Sekuły też jest, i to ja opisywałem, Klimaszewski, dlatego że pamiętam go, jak startował na szefa lotu za pierwszej Solidarności i jaka wtedy była heca, prawda, jak to popieraliśmy wszyscy demokratyczne zmiany, a potem się okazało, że wszystko było jak najbardziej pod kontrolą. Tak jak wszystko. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Szykowaliście Państwo też tom poświęcony ludziom kultury. Czy jest w planach, czy te historie są jakby paralelne do tych biznesowych, czy to w ogóle jest inna historia i czy aktorzy w ogóle są nieciekawi, żeby zapełnić te 600 stron? Już się, jeżeli chodzi o ludzi kultury, to już się ukazało kilka pozycji dotyczącej świata kultury. Odsyłam między innymi do książek Joanny Siedleckiej, która się zajęła tym tematem. Świetnych książek, to jest mistrzyni naprawdę, jeżeli chodzi o właśnie o świat kultury szeroko rozumiany, bo to nie tylko tak zwani celebryci, ale właściwie jak najmniej celebryci, ale ludzie związani z literaturą, z teatrem. Celebrytami również się zajęto. Pewnie za jakiś czas wrócimy do tego tematu. W tej chwili uważam, że najważniejsze i najpilniejsze jest ta ostatnia, piąta
część tej serii, czyli naukowcy, bo naukowcy byli nieruszeni. Ja przypomnę, zresztą miałam proces przegrany z Cejnową, ze Stanisławem Janeckim przegraliśmy ten proces. On jest w tej chwili w kasacji, w Sądzie Najwyższym. Ponieważ napisaliśmy to, co ustalił IPN, okazało się, że nie możemy pisać to, co ustalił IPN. Nie można pisać o tym, o pewnych rzeczach. Sprawa jest w toku, więc nie będę jej komentowała. Natomiast ja przypominam to, co się działo na uczelniach, jak tylko były próby lustracji tego środowiska. Jaki był nieprawdopodobny opór. Że naukowcy byli przenoszeni na inne stanowiska tylko po to, żeby nie musieli składać oświadczeń lustracyjnych. Więc w tej chwili uważam, że to jest najpilniejszy temat, bo pokazanie tego, jak wygląda świat nauki, będzie również pewnym pomostem i pewną taką domknięciem mapy naszej rzeczywistości, ponieważ to naukowcy wydają opinie, to tam się pisze różnego rodzaju uzasadnienia. Naukowcy deprawują studentów. Przede wszystkim wypuszczają spod swoich skrzydeł młodzież z określoną wizją rzeczywistości, prawda, taką jaką oni chcą, więc uważam, że w tej chwili najpilniejsze jest odpisanie świata nauki. To znaczy, ja nie wiem, jak tam w naukach ścisłych, prawda, bo przecież się na tym nie znam, ale jeżeli chodzi o humanistykę, to jest kompletna zgnilizna moralno-intelektualna i tutaj nie tylko, że nie ma żadnego osiągnięć, ale po prostu jest to całkowita blokada. Nikt się żadną tematyką interesującą nie może zajmować, nie może się nikomu narażać, towarzystwo wzajemnej adoracji, żyjące z grantów. I jeżeli się nie rozbije tego towarzystwa, to tak naprawdę nie ma co myśleć o tym, żeby w ogóle polska humanistyka się odrodziła. Tak? A wystarczy zobaczyć, w jakich trudnych warunkach działa Akademicki Klub Obywatelski imieniem profesora Lecha Kaczyńskiego, jak naukowcy, którzy chcą doprowadzić do odnowy właśnie polskiej nauki, jak są traktowani przez to środowisko. Prosimy następne pytanie. Nazwiska Kulczyk, Guzowaty, to są dosyć, Solosz, to są znane, ale Weichert i ten, Kubiak, to są mało znane. Ale ja wrócę tutaj do lat 80. Wtedy też tak reklamowano takich grupę młodych, którzy założyli spółkę Zootechnika, która była wzorem, miała być właśnie do tych przekształceń, o których cicho, ale potem wyskoczyło to Arbi, Gąsiorowski. Nie Zootechnika, tylko Agrotechnika. Tak, czy Agrotechnika, no właśnie. Gąsiorowski i Bakcik. Potem oni uciekają, bo to też jest wzór właśnie Ameryki Południowej, uciekają. Gąsiorowski tam zostaje w Izraelu, Bakcik tak robi, żeby wrócić do Polski i wraca. Tu go aresztują, nadal też nie wiadomo, co z nim jest. Tak, podobna sytuacja. Wiadomo, ma kolejne procesy, kolejne czas spędza więzienia. No właśnie, ale co to dają te procesy? To samo teraz przy Wieszewskim. Kilkanaście lat jego nie było, teraz już podobno od pół roku jest w kraju, też znowu cicho. Czyli siedzi w więzieniu, od razu panu mówię. No to z tego, będzie siedział, nie wiadomo za co i po co. Ale o co, dobrze, wyprosimy pytania. O to chodzi, że nadal te sprawy się ciągną, nie są wyjaśniane, nadal rządzą właśnie te ciemne typy, ciemne sprawy, czyli się nic nie zmienia, czy to resortowe, czy nieresortowe. Dochowujemy się już następnych pokoleń. Niemczycy i żenią się z tymi arystokratkami, z Lubomirskimi, Czartoryskimi, wszystko jest tak. No wie pan co, nie można zabronić, jeżeli się kochają i w grę wchodzi uczucie, no to
to przecież nie będziemy tutaj ingerować. Jeżeli chodzi o pana Przewiczerskiego, odbywa wyrok, który zapadł, przypomnę, w aferze FOS w 2005 czy 2006 roku. Został na mocy ekstradycji, został sprowadzony do kraju. Pan Baksik ma liczne procesy, odsiadywał, nie wiem czy jeszcze w tej chwili jest w więzieniu, ale odsiadywał prawomocne wyroki sądów, więc nie jest tak, że to jest całkowicie, że się nic nie dzieje. No dzieje się, może nie aż tak, jakbyśmy chcieli, ale no jeżeli chodzi o Przewieczerskiego, no to był ostatni akord, kiedy go można było sprowadzić do Polski. No cóż, oczywiście, że ten wymiar sprawiedliwości nie działa, no bo przecież sędziowie są z tej samej gliny, tak? To jest ta sama banda, tak? Więc o co chodzi, no? Prosimy następne pytanie. Dzień dobry, ja tak szybko kartkuję, szukam swojego ulubieńca, to znaczy nie wiemy oficjalnie nic na temat jego rejestracji, niecały zbiór. Ale kogo? Mówię kogo? Emila Wąsacza, mówię postaci. Ale zaraz, momencik, przecież żaden ten schwytów Kulczyka i całej Ferajny, gdyby nie pomoc Emila Wąsacza, nie byłby możliwy. To przypomina coś takiego, jak policjant idzie ulicą, gościu rozbija bankomat, on staje tyłem, nie patrzy, a za chwilę, za pół roku... Proszę pana, nie ma nic w dokumentach na ten temat. Właśnie, zasadą naszej książki jest to, że opieramy się wyłącznie na dokumentach. Nie na tym, co ktoś w internecie napisał. Nie, ja w ogóle internetu, nie wchodzimy w internet, bo to często śmieci są. Chodzi o to, że Emil Wąsacz, podejmując decyzję, musiał to uzasadniać. Musiał to jakoś uzasadniać. Ale którą decyzję? Każdą z nich. Czy bierzemy autostradę wielkopolską, czy bierzemy się za cukrownię, czy za każdą inną. No. Ale tam nie jest autostrad wielkopolskiej i tam Wąsacz nie ma z tym nic wspólnego. Więc podane są nazwiska osób, które tę sprawę załatwiały. Przykro mi. Proszę, następne tutaj pani miała, a jeszcze, tak? Dobry wieczór. Dwa pytania powiązane ze sobą. Pierwsze pytanie jest, czy no wszyscy słyszymy o FOZie jako źródle kapitału startowego tych różnych panów biznesmenów. Pytanie jest moje, czy są jakieś inne źródła, do których się udało ujawnić. Kilka lat temu Krzysztof Wyszkowski stał taką tezę, że jest masa dolarów, która tu przepłynęła do Polski i nie zostanie rozliczona. Czy ona mogła być jakimś źródłem kapitałowym? No i powiązane z tym pytanie, czy państwu się udało ustalić taki... skąd się brał ten początkowy założycielski kapitał w przypadku tych fortun? Czy to była sytuacja, że to były zerowe kapitały i po prostu ci panowie byli słupami do zarejestrowania czyjegoś innego kapitału? Ale to wszystko zależy od konkretnego człowieka. No ale no właśnie, o to chodzi. Nie czytałem oczywiście. No to było różnie, to trzeba analizować konkretny przypadek, tak? Jak się robiło interesy z bezpieką, czy pod kryszą, że tak powiem, bezpieki, no to akumulacja kapitału następowała, tak? Na przykład Henryk Kulczyk był takim pośrednikiem między firmami zachodnimi, a firmami polskimi, czyli perelowskimi, czyli państwowymi, tak? Na co musiał mieć zgodę, no ale był za pan Rabat tam z odpowiednimi ministrami. I w ten sposób ten kapitał akumulował. Natomiast czy były słupy, no tego to my nie wiemy, dlatego że, wie pan, na to dokumentów żadnych nie ma. To dotychczas nie wiadomo, jaka część kapitału była naprawdę danej osoby, a jaka być może była tylko w zarządzie. Tak? Na pewno jedno jest pewne. Osoby, które były związane ze służbami perelowskimi, miały dużo łatwiej i wchodziły na przykład jako zarządcy konkretnego przedsiębiorstwa i później to przedsiębiorstwo było prywatyzowane, bądź też wchodzili z własną firmą i później dokupywały, czy też umiały na preferencyjnych warunkach pozyskiwały przedsiębiorstwa z danej dziedziny.
To chodzi o możliwość robienia tak zwanych interesów, prawda? Więc to w ten sposób, zawierania umów z państwowymi firmami, transfery kapitałów i tak dalej. Tu o to chodzi. Ale zapewne było również, znaczy było tak, że były firmy, to zwłaszcza wojskówka tworzyła początkiem tych firm był fundusz operacyjny, tak? Albo na przykład udzielano pożyczki z tego banku Luxembourg International, czyli filii banku handlowego. Ale to jest jeszcze jeden problem, wie pan. No niestety są pewne wymagania rynkowe. Można było napisać książkę, która byłaby 3 razy grubsza i tam byłoby szczegółowo wszystkich, tyle że wtedy nikt by tego nie kupił, nie przeczytał, bo po co komuś jakieś nazwiska, których nie zna, tak? Więc niestety, ale po to, żeby szerszego czytelnika zainteresować, należało wybrać takie postacie, o których no, szerzej było słychać. O takim Kubiaku nie słychać teraz, ale w latach 90. było bardzo głośno. W tej książce, w poprzednim tomie, czyli Resortowe dzieci w służby, pokazaliśmy, jak ludzie służb specjalnych i wojskowych, i cywilnych znaleźli zatrudnienie później w biznesie. Dlatego to też pokazuje, że ci ludzie nie zostali na lodzie. Też było dla nich miejsce i to było wszystko w takim jednym z takim systemem naczyń połączonych, bo te firmy, które były zakładane przez ludzi związanych ze służbami, którzy wprost się wywodzili ze służb, później nawiązywały współpracę z firmami tak zwanych biznesmenów. Dopiero po latach dowiedzieliśmy się, że ci biznesmeni mają również swoją dokumentację w archiwach bezpieki. No jak Gawronik założył swoją firmę, tam jest opisane, to dyrektorem jego firmy został jego były oficer prowadzący. I w wielu, wielu miejscach można coś takiego znaleźć. Prosimy. Moje pytanie jest troszkę może przewrotne. Chodzi o to, że cała seria nosi tytuł że to są resortowe dzieci i państwo, tak jak powiedzieli, napisali książkę na podstawie po przeprowadzonym śledztwie. Kwerendzie bardziej. Właśnie, ale podstawą są materiały w IPN-ie. Ale jeżeli można. Więc moje pytanie dotyczy tego, jeżeli, tak jak pani redaktor Kania powiedziała, opierali się państwo wyłącznie na zasobach archiwalnych IPN-u, to moim zdaniem słowo śledztwo sugerowałoby wyjście poza ten zbiór dokumentów. I moje pytanie jest takie, czy celowo państwo ograniczyli się tylko do tego zasobu, czy nie było możliwe sięganie do innych zbiorów, czy po prostu to był taki samoograniczający się... Nie, już odpowiadam, celowo, żeby się ograniczyli, ale innych zbiorów nie ma. Do jakich zbiorów chce pani sięgać? No myślałam, do jakichś archiwów, nie wiem. Ale jakich archiwów? Tego typu dokumenty są właśnie w archiwum IPN-u. To są zbiór IPN, gromadzi dokumenty dawnej bezpieki, tak? No to do tego można jeszcze doliczyć akta sądowe, ale to pani Dorota tam się w aktach sądowych specjalizuje, bo bez przerwy po sądach jest ściągana, więc... Ja może jeszcze dodam, ponieważ osoby... To jest podstawowe źródło, podstawowe archiwum. Proszę, chciałam wytłumaczyć, że w tych archiwach, o których mówi pan Jerzy, są dokumenty na przykład gospodarcze, bo na przykład jeżeli mamy taką postać jak pan Starak, prawda, który jest w tej chwili potentatem farmaceutycznym, oddziałał w Polsce w czasach PRL-u, miał spółkę polonijną i w archiwach bezpieki jest na przykład korespondencja Polskiej Izby, która się zajmowała spółkami polonijnymi. Są dokumenty rejestrowe, są dokumenty związane właśnie z działalnością gospodarczą. Więc akta IPN-u to nie są tylko raporty, jak się wielu osobom wydaje, że to są meldunki, raporty i tylko na tym się opierają akta IPN-u. Nie, to są na przykład historie spółek, tam są dokumenty gospodarcze, tam są
akta rejestrowe. Oczywiście tam, gdzie było możliwe, to również korzystaliśmy z akt rejestrowych, czyli te, które się z KRS-u, te, które się znajdują w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ale nie ma żadnych innych archiwów, bo jak powstawał IPN, to była ustawa, na mocy której konkretne jednostki przekazywały dokumenty. Oczywiście to trwało bardzo opornie, bo przecież jak wiemy, to o tym pisał między innymi i mówił profesor Cęckiewicz, że nie mógł się doprosić archiwów z MSZ-u za czasów, kiedy ministrem spraw zagranicznych był Radosław Sikorski. Te archiwa były zamknięte, ale jeżeli chodzi o inne archiwa, to one trafiły właśnie do Instytutu Pamięci Narodowej. Prosimy, następne pytanie. Proszę. Ja zdaję sobie sprawę, że jak szukaliście materiałów, to są to rzeczy bardzo poważne i trudne, ale ciekawa jestem, czy w trakcie zbierania informacji zdarzyło wam się coś, nie wiem, wyjątkowo ciekawego, może śmiesznego, może zadziwiającego? Nie przypominam sobie. Może to nas, ja może powiem za wszystkich, bo tak pewnie w każdym przypadku naszym było, że początkowo typując osobę do książki, wiedzieliśmy już o tym, że taka osoba się nadaje na te łamy, ale jakby wnikając bardziej w historię całej rodziny i otoczenie tej osoby, to nie, właśnie bardzo często doznawaliśmy takiego zaskoczenia, że to jest głębiej niż myśleliśmy, że to są korzenie już rodzinne, sięgające no nieraz i trzech pokoleń, związanych właśnie z komunizmem, albo właśnie z, już ściśle mówiąc, z bezpieką. A czy może pan powiedzieć, że zdarzyło się coś, co najbardziej was zaskoczyło? Nie. Nie, to myślę, że tutaj... No z tych to... informacji, których szukaliście... Ale wie pani, to już jest czwarty tom, także... Co to no. Może być nowego, no. Więc właśnie ta zaskoczenie się tępi w miarę, kiedy się czyta coraz więcej dokumentów. Mówimy o stępionej może wrażliwości, ale tak rzeczywiście się dzieje, dlatego że książka była, ta seria jest bardzo nietypowa. To znaczy myśmy się, tak jak mówiłam na początku, oparliśmy się na dokumentach i zawsze ta myśl, która zawsze nam przyświecała, to znaczy... Książka powinna być tak napisana, żeby państwo, czyli czytelnicy, sami sobie wyrobili opinię. Uznaliśmy i już pisaliśmy to wielokrotnie, że nie rozmawiamy z bohaterami na tych naszych książek, ponieważ bardzo często byłaby ta odpowiedź znana z góry, wiadomo, żeby powiedzieli, że jest to nieprawda, bo zwykle tak bywa, że jeżeli się pytamy o osobę, która była zarejestrowana i współpracowała, bo sama rejestracja niewiele oznaczała, trzeba było być nie tylko zarejestrowanym i mieć zadany pseudonim, czy przyjąć pseudonim, ale również wykazać się czynną współpracą, to w takich przypadkach przeważnie było tak, że te osoby mówiły, że no, jest to sfałszowana dokumentacja służb specjalnych. Prosimy, następne pytanie. Ja mam dwa pytania. Jedno bardzo trudne, ale zacznę od może prostszego. Interesuje mnie taka kwestia, czy w wyniku państwa gigantycznej pracy nad tymi wszystkimi tomami udało się doprowadzić sprawę do takiego momentu, że zostały postawione jakieś oskarżenia, że odbyły się jakieś procesy sądowe, nie przeciwko państwu, ale przeciwko tym osobom, które się dorobiły, tak? Wobec nas tak, ale... A drugie pytanie, trudniejsze, skoro jest aż tak źle, to czy państwo macie może jakąś złotą radę, gdzieś świta jakiś pomysł, jak wyjść z tej matni? Ale kto ma wychodzić z matni? My czy społeczeństwo, bo my jakoś przeżyjemy. A... Wie pani, no, to, że możemy publikować, to dowodzi tylko jednego, że to tak naprawdę nie ma znaczenia.
że Uzbekistan trzyma się dobrze i nic nie jest mu w stanie zaszkodzić, bo gdybyśmy byli w stanie zaszkodzić, to byśmy nie mogli publikować. Jak wyjść z tej sytuacji? No, trzeba dokonać generalnej reformy, czy tak naprawdę trzeba zbudować państwo polskie od nowa. Ale żeby tego dokonać, trzeba mieć odpowiednie poparcie społeczne. Tego poparcia społecznego dla tak głębokich reform nie ma. Przede wszystkim sądy muszą działać tak, jak polskie sądy powinny. Dla Polski. Tak, ale czy jest poparcie społeczne dla rozpędzenia tego systemu bezprawia? No nie ma. Nie ma. Ale jeśli sądy właśnie uda się odzyskać, to po pierwsze. A po drugie, nadzieja jest też taka, że biznesu właśnie tej dziedziny nie da się już dłużej tak dobrze kontrolować jak w roku 90, tylko jest, myślę, jakaś szansa dla branży na przykład IT, która się bardzo dynamicznie rozwija, którą nie sposób okiełznać. No może tu gdzieś potworzą się jakieś takie niezależne od komunistów, postkomunistów ogniska fortun. I ta branża jest na tyle dynamiczna, na tyle jakby nie sposób przewidzieć nawet jej progresu, że to nie będą w stanie nawet tacy specy z bezpieki, jak oni, tak mówię trochę z przekąsem, tego przewidzieć i im się to wymknie spod kontroli. Proszę Państwa, dwa to właśnie sądy. Jeżeli chodzi o dziedziny życia publicznego, to mamy ustawę lustracyjną. Ustawa lustracyjna eliminuje skutecznie osoby, które się nie przyznały albo jak były tajnymi współpracownikami, to nie ma i były... zostało wykazane, że rzeczywiście były, że współpracowały, to raczej nie ma z tym problemu. W ostatnich latach nie przypominam sobie, żeby był jakiś problem. Natomiast jeżeli chodzi o biznes, to już samo opisanie i pokazanie czarno na białym, skumulowanie tego w jednej książce, bo przecież ja przypomnę, że informacja o panu Leszku Czarneckim, o tym, że był zarejestrowany jako TW Ernest, a później o tym, że brał pieniądze i podpisywał i były wystawiane pokwitowania odbioru przez niego pieniędzy, była wiele lat temu już publikowana. Tylko nam zależało na tym, żeby te wszystkie informacje zgromadzić w jednej książce, żeby pokazać, jak ta mapa polskiego biznesu wygląda. A przynajmniej jeszcze do niedawna wyglądała, bo rzeczywiście jak zobaczyłam tą listę najbogatszych Polaków w ostatnich latach, dwóch, trzech, to ona rzeczywiście się zmieniła. Jest coraz mniej tajnych współpracowników na niej i coraz mniej resortowych dzieci. To jest przynajmniej taka rzecz, która jest budująca. Prosimy o następne pytanie. Ten cały układ, z którym mieliśmy do czynienia przez tyle lat i który tak trudno jest usunąć, jest niesłychanie trudny do usunięcia. Przykład, który mi się teraz nasuwa, no to jest afera Amber Gold. Toczą się komisje, wszystko, nikogo nie można ukarać, nie wiadomo, kto stał na czele. Mówi się tylko o słupach, o niczym więcej. Ja akurat się z tym spotkałem na konferencji naukowej we Włoszech, gdzie 20 lat temu kolega profesor z Australii podszedł do mnie i powiedział mi, wy tutaj pana Amber Golda macie u siebie. Powiedział mi historię, potem była cisza, 6 lat później Rzeczpospolita pokazała serię artykułów, zajrzałem do internetu i studiując przez lata doszedłem do wniosku, że to jest doskonale od dawna wiadomo, ale ten pan już nie żyje od 3 lat i niestety już nic nie można mu zrobić, żyją jeszcze dzieci. Jeżeli ktoś zostawia po sobie firmę Bergold, to wiadomo, że Amber Gold też jest jego. Dziękuję. Tyle mam tu do powiedzenia. Proszę bardzo. A ja bym prosiła o pytanie, jeżeli Państwo macie pytania jeszcze. Bo jeżeli nie macie pytań Państwo, to zapraszam w takim razie, jeżeli chcecie nasze autografy, to zapraszam do podpisywania. Bardzo dziękuję za udział. Zapraszamy do jeszcze na zakończenie tradycyjne podziękowanie dla gospodarzy. Bardzo lubię nazwę funkcji, którą pełni pan Tomasz Morawski. Pan Tomasz Morawski jest naczelnikiem. Naczelnikiem i bardzo dziękujemy za gościnę. Niejedną tutaj robiliśmy premierę książki. Zapraszamy do autorów po podpisy.